Ty coś tam, ja też sobie zażyczyłam kawę, dużo w końcu. Papiłam się tej kawy, wiesz. Jakiś tam dzwonił do niego Andrzej, jakiś coś, i on jest widocznie w ośrodku AA, że go leczą od alkoholu, ale że jest młody i jest po studiu, jaki ten... No Marek do tego mówił mu, że jesteś pizdą, mówi, że jesteś niepoważny i lekarz go tam wsadził do tego ośrodka, czemu pomógł. Ale on mógłby pracować i że on się nie wyżalał, że mu jest drzewo, jego matka chora na raka, a ojciec konfliktowy, także on tam nie jest, a przecież matka bardzo... No, także oczywiście, że nie powinien tam być, bo tak, to jest dla ludzi może bezdomnych, tak, tacy, którzy nie mają gdzie się podziać. Którzy naprawdę nie mają gdzie się podziać, to wtedy tak, no. I ten Mareczek doradza, ja mówię, słuchaj, ty tak doradzasz, że najlepiej to komuś obcemu doradzać i słuchać cudzego radia, bo tam jest włączył radio Białystok. I tak udaje, że on jest, wiesz, z Białegostoku, tak. On często jak to robi, to tak oszukuje, wiesz, że on się podszywa, że... Ja mówię, słuchaj, najlepiej doradzać obcej osobie i słuchać obcego cudzego radia. No, a do Jezusa nawet mówili lekarzu, ulecz samego siebie. A nie, że on chce tutaj nauczać, pouczać, no przecież jednak Jezus przyszedł, no. Żeby coś dawać i żeby coś rozdawać. I Mareczek mu tłumaczy, słuchaj, słaby idzie do mocnego, a nigdy odwrotnie. A ty, jako ten inteligentny facet i po studiach, to idziesz do, jako ten mocny, do słabych i udajesz słabego i tracisz ten sposób. Tak mu tłumaczy, wiesz. No to przecież Jezus akurat odwrotnie był mocny, miał wiedzę i przekazywał to słabszym jakby, bo nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się zlemają. Także Mareczek robi wszystko odwrotnie, po żydowsku i to w sposób wypaczony, bo nawet sami Żydzi kiedyś wiedzieli, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. No, jakim językiem chlapie, to wiesz, on tak doradza każdemu. No to właśnie więc ci mówię, że on ma pełno kobiet, tam jeszcze taki Andrzej, tak. On ma pełno różnych bab i im doradcy. I tak wiesz, jak chłop na miedzy doradza, bo on często te błędy, jak mówi, to mi się ten język kręci, nie umie powiedzieć gramatycznie nic, tylko tak wiesz, logicznie, troszeczkę lepiej jak Ewka, no bo ta Ewka mówi, ona jest zdecydowana, ale ona tak wiesz, mówi jak chłopka. Natomiast on mówi jak chłop, no to więc ciut może lepiej niż ta Ewka, no bo przecież i był na dziennikarstwie pół roku na studiach i tu i tam, dzięki mnie kształcony z rosyjskiego, że nawet chemii go uczyłam wszystkiego. No nieważne. No i tak sobie pstrykałam tym telefonem, on tam gadał prawie godzinę z tym, i on tak bardzo dużo ma takich telefonów i ludziom doradza. No właśnie, on chciałby mieć, proszę ciebie, on chciałby mieć. A widzisz, a już tutaj źle myślisz, nie musisz być prawnikiem. I teraz mówił, że jak 30 pójdziemy do sądu, to on też chce być. I teraz mówi tak, świadkowie to może być cała sala świadków. To nie jest tak, że będą jednego przesłuchiwać. Oczywiście jednego jest obowiązek, proszę bardzo, ja będę oczywiście, ale świadków to może być cała sala. To więc pójdziemy i on mówi tak, Mareczek, to już jako świadek może mieć rzecznika. Jako świadek może mieć kogoś, kto go reprezentuje. Nie musi świadek wszystkiego gadać, może to nieco, ale musi mieć kogoś, kto powinien, kto kogo reprezentuje. I Mareczek w ten sposób. Tak, no ale im więcej tych świadków, tym lepiej. No. Właśnie. To ja ci też powiem. Spółdzielnia Sław Nagmatwała, w jakim sensie? Spłacenie zawodu czy cokolwiek, to pisze tak, pan i spadkobiercy. No to po co to kłamać? A kto to są mianowicie ci spadkobiercy? No kim są? No nie ma. No to więc nakłamała spółdzielnia Sław i widocznie dlatego trzeba rozwikłać ten problem. Nie, oni wiedzą, że tam nie ma tej, ja mogę tylko powiedzieć, jeszcze uzgodnimy między sobą, czy to warto mówić, że tam jest jakaś kuzynka. Ja... No jak znajdą, to i tak, to też nie będzie krótko. No to co? A tak, to się muszą dać, bo problem jest, słyszałaś. O, eksmisję, i tutaj ta sprawa. My się tego mamy śmieć. A co? No, nie ma. Kto? Taka jest. No, tak. Wykiła się na niego. Tak, oczywiście. Czyli że ona się wykiła na niego. Tak. No wiesz. Witków to jest pewna w ogóle, o nazwisku Witek. Nie umie powiedzieć. No, czy tak. To też nie ma żadnego znaczenia. Tak. To też nie ma żadnego. To więc tak, my możemy być tam wszyscy, skoro tak Mareczek mówi, że i świadek może mieć rzecznika, może ktoś go reprezentować. No to możemy być, zobaczymy co tam. No, na... Właśnie. Na jakiejś obserwacji, właśnie. No chyba, to przecież tam jest. A do tajnika mogłeś sobie wodę wlać i nacisnąć, bardzo ładnie działa. No to trudno, trzeba się przestać. Tam nic nie ma. Mareczek pożyczył tajnik, możesz jemu tylko podziękować, że Mareczek pożyczył tajnik. I to już jest dobry gest, to jest na plus dla Mareczka, że on pożyczył tajnik. No, właśnie.
A to o to chodzi, żeby z ludźmi współpracować, a nie mieć presji jak gdzieś, tylko... Właśnie. No. No, Marek też tam w telefonach mówił, że podróżować marzy, o podróżowaniu uwielbia to... No teraz tak jest, jak nie ma kasy, nie ma pieniędzy. Wyobraźni można jechać i dzięki kasie cudzej, prawda, można korzystać. Można. Czyli widzisz, Marek powinien się interesować zawsze gośćmi, a on nie umie się zainteresować gośćmi. O tak, o to chodzi. No. To wiadomo, że to samo. Cywilko, gdzie to ma iść? LWC też. Chyba nie na sieci. A, poczekuję.